Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic 3. Oczywiście gra się nam wczytuje, ale to nic. W tym odcinku pójdziemy sobie uwolnić kowala Biffa i musimy go zaprowadzić aż do Redok, czyli do obozu buntowników. Przy okazji można sobie podziwiać widoki, bardzo ładne zresztą. Ej, zobaczmy, czy tutaj są jakieś potwory. No, jest jakiś pan ścierwojad. Tutaj się w tym zbożu. O kurde, no i bym umarł na samym początku odcinka. Czekajcie, zjemy sobie gulasz. W ogóle tu jest coś, czego brakowało mi w Gothicu 2 czy 1. Wiem, że już jakieś mody to wprowadzały, ale generalnie... W Gothicu 3 można mieć horrendalne ilości HP, prawda? Gdybyśmy musieli używać pożywienia, które regeneruje tylko tam, powiedzmy, punktowo to HP, czyli, nie wiem, 12 punktów, 100 punktów, 30 punktów, no to powiem wam, że to by było kiepskie. Oj, przywiesiło. A, no tak to jest, no musi się gra wczytać, niestety. A jak już się wczyta, to śmiga fajnie. Dobra, no i tutaj mamy taką chatkę i musimy iść do szefa tej chatki, że tak to nazwę. Toporka, ale najpierw sobie zabierzemy te paczki z bronią. Raczej się nie pogniewa. No i pogadamy sobie z nim. Co tu robisz, Mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. Odważna decyzja, mały człowieczku. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt mnie nie pokona. Okej, musimy teraz go pokonać. Dostał mocnego strzała. On w ogóle tak jakby nie atakował. O kurde. Ale jak już zaczął atakować, to już tragedia. Dobra, ja go wolę zaklikać lewym przyciskiem myszy na śmierć. Dobra, mamy kolejny poziom. Nic, nie ma tu nic. To bardzo, bardzo fajnie, bo to nam pozwala już... A w ogóle zabierzemy sobie stąd może jego żarełko. Dobra, to już mamy 20 punktów, to fajnie, to już będziemy mogli mieć 65 prastarej wiedzy. Bardzo dobry wynik, jak na szósty poziom. Musimy dobić do tych 100 punktów, nauczyć się szybkiej nauki. W ogóle wyskoczyłem sobie na daszek, to jest fajne, że w Gothicu 3 można tak... Dobrze walczysz, Mora. Jakiej chcesz nagrody za zwycięstwo? Chcę złota. I je dostaniesz. Oto ono. A teraz idź. Mam sprawy na głowie. Dobra, wziąłem złoto tylko dlatego, że w sumie tak czy siak będę mógł sobie zabrać Biffa stamtąd. Znaczy, to nie jest Biff. Czekajcie, jak on ma na imię? Cliff. No widzicie. Dobra, zabijmy go. Mnie Biffa! Dobra, i musimy go dobić i zarżnąć w podobny sposób całą resztę. Dobra, no to... Na Hama. Trzeba zrobić tak, żeby tej świnki nie trafić tam, bo... Nie wiedzieć czemu, ale... Nasz kowal Cliff strasznie się denerwuje, kiedy próbujemy zabić tą świnię. Zatrzymaj się, Mora. Więc lepiej jej po prostu nie zabijać. Co oni to robią? No właśnie, to jest cały problem Gothica 3 z patchami, że kiedyś było tak, że atakowali nas pojedynczo, a teraz nas atakują wszyscy razem i się nie pierniczą. Co nie zmienia faktu, że no tylko na początku magiem jest ciężko, naprawdę ten kostur jest kijowy. Dobra.
nie daj się! Właśnie! A niech to... Złoto. Mory nie potrzebują złota. Ta broń należy teraz do mnie, Mora. No, jeszcze mi zabrał broń. Czekajcie, ja sobie wezmę... Założę cokolwiek innego. To ma 50 obrażeń, więc może być. I sobie go dobijemy. Przestań! No nie, jeszcze on się na mnie rzuci. Co za pajac. No, jeszcze mnie bij. Cwaniaki. Dobra, wszystkich mam. Musimy ich teraz podobijać. Czekajcie, drugi chyba umarł, znaczy wywrócił się ten, a ten był trzeci. O kurczę, Cliffa nie chcemy dobijać. Tego pana chcemy dobić. Dobra, i mamy wykonane zadanko, gdzie należało się pozbyć właśnie takich oto pajaców. No i mamy kurę. Dobra, pogadajmy z Cliffem. Nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu, albo orkowie nas ukarzą. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham siekierą, choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z Redok przydałby się kowal. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe Redok. Zabiorę cię do Javiera. To szef Redok. Bardzo ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Okej. Ja bym sobie zregenerował jeszcze trochę HP. Czekajcie, może tym. Zapiszę sobie grę i się po prostu tam spróbuję teleportować. Może to coś da. Może to działa tak jak w Gothicu 1. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Zobaczmy, czy jeżeli się teleportuje, to czy on się tam również pojawi, czy nie. To mnie trochę ciekawi, więc to muszę sprawdzić po prostu, no bo mam do tego okazję. Cliff czeka. Czy on się tu pojawi, czy nie? Kurczę, ale przycina. Nie no, poczekajmy, może się tu gdzieś pojawić. Choć niekoniecznie. Nie, raczej jestem skłonny uwierzyć w to, że on tam po prostu stoi. Dobra, więc odprowadzimy go szybko. I to powinna być już większość zadań dla Redok zrobiona. No, niestety szkoda, że to nie działa tak jak w Gothicu 1. Byłoby to naprawdę dużo prostsze. A w ogóle chyba będę korzystał z miecza jak na razie. Zabiorę cię stąd. Dobrze! Chodź, chodź. Chyba będę korzystał z miecza głównie dlatego, że... O, możemy już teraz pozabijać te kury. Nie będą nam tutaj nas denerwować. Jako, że teraz Cliff jest u nas w drużynie, że tak to nazwę, to możemy sobie bez problemu mordować co tylko chcemy. Co się nam żywnie podoba. O, tutaj już byłem, to ciekawe. Chodź, Cliff. O, tutaj jest chyba oset albo coś takiego. Ognista jagoda. No, trochę się pomyliłem, ale wyglądało jak oset. Dobra, wejdźmy teraz do obozu. O, tu coś jeszcze mamy. Korzeń leczniczy. Te korzenie opłaca się zbierać, bo naprawdę bez żadnych znajomości alchemii możemy bez problemu robić takie mikstury, więc... O, tutaj mamy misję. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi. Ten oddział naprawdę mnie niepokoił. Nie interesuje mnie, jak tego dokonałeś, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny.
Przyjmij w nagrodę to złoto, nieznajomy. Okej. Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. Ale dalej ze mną nie chcą handlować. Ale zaraz się to zmieni, tak mi się wydaje. Zmieniam do mnie nastawienie. Chodź, Cliff, nie będziemy tutaj tak bez sensu stać. Musimy zejść na dół. Do Gelforda? Nie, Gelford był tam. Na dole mamy też dwie osoby, w tym tego paladyna, który ma dla nas misję, ale to jest misja związana z Cape Dan. Do Cape Dan dopiero pójdziemy, także musimy się rozkręcić dopiero. W ogóle, o, zaraz będę miał kolejne 10 punktów nauki, które sobie wydam na prastarą wiedzę. Oto 5 paczek broni. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. Okej. Czego chcesz? Nie masz nic zaj... Czego? Nie masz nic do roboty? Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Elegancko. Pogadajmy jeszcze z Cliffem. Bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. 300 sztuk pokaż złota. Swoje towary. I co on tutaj ma w ogóle? Fajny topór nawet. Fajny miecz. Ale nic, ja mu posprzedaję te moje złomki. Które mi nie są zbytnio potrzebne. Wykrzywiony kostur. No, chyba jego też sprzedam. Nie jest mi potrzebny. Okej. Te zniszczone miecze też mogę sprzedać. Rapiera też w sumie to też mogę sprzedać. I to też 7500. Spoko. Dobra, jeszcze pogadamy z Joeyem. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. O, 500 sztuk. O, możemy pohandlować już teraz. Co tutaj ma? 15, 15, 15. Słabe. O, wiem, co się chcę nauczyć. Ulepszanie szat. Ale trzeba mieć stopa starej wiedzy. Kurczę, szkoda. Ale to się nauczymy i to jest bardzo przydatne. Ale najpierw się nauczę po prostu prastarej wiedzy, ile się tylko da. Tutaj u naszego pana Sebastiana. Dobra. Mamy 75. Co my tutaj możemy kupić? No, to sobie kupię. Że będą mnie atakować i tu jest problem, to może na razie tego lepiej nie kupować. To sobie te tarcze mogę posprzedawać u niego. Broni już nie mam za bardzo do sprzedaży. A też katułki mogę. Jakieś kosztowności też to chyba nie będzie mi potrzebne. Dobra, więc takie rzeczy sobie sprzedam i na razie się stąd zabieramy. Tutaj mamy wszystkie misje jak na ten moment wykonane. Czekajcie. No właśnie, także tutaj też. Więc możemy się już udać tutaj. Tylko co mnie... Aha, dobra, wiem. Bo jeszcze jest tutaj misja u Coopera, czyli u tego, z którym walczyliśmy na arenie, ale póki co i tak jej nie mogę wykonać. Musiałbym odbić pierwsze miasto, a jako, że jeszcze się nie ukierunkowałem za bardzo, w którą stronę chciałbym iść, to może się powstrzymam, kurczę, od podejmowania decyzji, czy kogoś zabijać, czy też nie. Może najlepiej to zostawić jeszcze. I tak, wydaje mi się, że powinienem zapisać teraz grę, bo to jest już taki moment, że może się coś znowu spierniczyć, tym bardziej, że chciałbym powalczyć z paroma wilkami, które są do misji. A jak sami wiecie, wilki to są takie małe karabiny maszynowe, więc
No, należałoby zachować ostrożność mimo wszystko. Bo niestety, tak jak wilk, to na początku mało kto nam może zagrozić. Po prostu są wilki przesadzone, no i tyle. Oj, znowu się wczytuje świat. Tu mamy co? Młode ścierwojady chyba. Dobra. Dobra, mamy dwa. Ale gorzej będzie tak jak mówię, z wilkami po prostu. O, pozbieramy sobie tutaj zioło many, widzę, to bardzo fajnie. Ogrzy liść. Słoneczne ziele, tutaj są jacyś wilkowie, jakieś wilki, może tak będzie lepiej po polsku. Dobra, i tutaj mamy wilki. Ja sobie muszę je pokonać. Dobra, mamy. Ale patrzcie, jakie one mają ładne tekstury. O kurde. Grubo. Już się zaczęło. Czym ja sobie mogę życie zregenerować? No, miksturką jedynie. Chodź tu, panie wilku. Dobra. Pod górę nie ma co walczyć, bo nie mamy szans. Dobra. Tak nas trochę słabo gryzły, szczerze mówiąc. Spotykałem groźniejsze wilki. Także to może ten poziom, jako że nie jest to najtrudniejszy, no to trochę lepiej idzie. Ale tak czy siak, powiem wam, że wilki są przerąbane po prostu. Zobaczmy, czy tutaj mamy wilki. O, również mamy tutaj wilki. O, ale poszło ładnie. Na cztery strzały mam takiego wilka, a tymi ciosami bocznymi na trochę więcej, ale to mam przynajmniej pewność, że go zabiję. Dobra, to stąd możemy spadać. Nie wiem, czy tu jeszcze gdzieś są. W tej okolicy. O, widzę już. Nasze wilczki. Ach, oczywiście. Ale tego byśmy mogli zabić. O kurde. Było blisko. Byśmy umarli. Dobra. Oj, teraz lepiej się uleczyć, bo... No jak sami widzicie, no wilki to nie są przelewki. Dobra, nie mam na razie... Dobra. Tego wilka już sobie muszę jakoś ogarnąć. Dobra, tam widzę, że kolejna osoba walczy. Została napadnięta przez dzikie wilki. Dobra. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Dobra. Skradasz się jak jakiś złodziej. No wiem, że się skradam jak jakiś złodziej, ale co poradzę? Tu jeszcze musimy powalczyć. Pokazałeś mu! A, zabił mi go. To nic. Musimy iść pozabijać tych wilków jak najwięcej. Póki ci ludzie chcą nam pomagać. Pokazałeś mu. Dobra. Gdzie tam jeszcze walczycie? Co tu się odwala? Tych bestii jest więcej. Dobra. Także jeszcze parę sztuk mi zostało do zabicia. Ale to nic. Zaraz sobie z tym jakoś poradzimy. Przy okazji chciałbym sobie tutaj pozabierać te śmieci. Mamy tutaj chram Beliara, ale na razie nie chcę się do niego modlić, jako że wolałbym czary Innosa po prostu sobie na początek ogarnąć, bo są po prostu lepsze. Kula ognia zadaje dużo obrażeń, naprawdę. Prześpię się do rana i po prostu zaraz ogarniemy wszystko. Do rana. I możemy sobie pogadać tutaj z tym myśliwym. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych.
Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Nauczysz mnie polować? Mógłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przynieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Dan mają ich sporo. Wtedy nauczę cię polować. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. No i tutaj mamy u niego jakieś przedmioty. Szczerze mówiąc, szału nie ma tutaj. Więc może nie warto się w to bawić. Jako że łucznikiem tak czy siak nie będę, no to może lepiej pieniądze sobie zostawić na coś innego. Dobra, jako że muszę pokonać jeszcze chyba 3 sztuki tych wilków, to wyjdę sobie tutaj do góry. No niestety to nie będzie takie proste. Bo te wilki są dosyć silne. Jak i wszystko właściwie na początku. W ogóle już się nie mogę doczekać Fireballa. Po prostu tak mi zależy już na magii. A na razie się nie mogę na to. No, widzicie, to jest właśnie wilk. Dobra, najlepiej teraz wypić, co się tylko da. Czekajcie, co ja mogę? No, mogę sobie udzieć z dzika zjeść. Najgorsze, że mam właśnie przesrane w tym momencie, bo wilk od tyłu zacznie mnie atakować po prostu cały czas pełną prędkością i będę miał po prostu, no, przesrane. Ale co mam zrobić, nie? Takie życie. Dobra, jeszcze sobie skubniemy. I teraz liczyć tylko na szczęście. Dobra, udało się w miarę dostać do ataku. Dobra, no i mamy pięknie misję wykonaną. Z zabiciem wilków. No, wytrychy się łamią niestety. Okej, także jest super. Trzeba przyznać, bo ta misja jest jedną z bardziej wkurzających w tym etapie gry. Okej. Co tu jeszcze mamy? Jakaś tam skrzyneczka i kufer zamknięty. Niestety. Dobra, i teraz myślę, gdzie by go odprowadzić, bo musimy teraz podjąć decyzję, do kogo chciałbym przynależeć. Mógłbym być z buntownikami, z orkami. Albo z asasynami. Pytanie, do kogo dołączyć? Moglibyśmy zostać buntownikami w sumie. Dawno nie grałem buntownikami. I wiecie co, tak chyba zrobimy, że po prostu zagram sobie buntownikiem. Myślę, że to nie będzie złe wyjście. Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Nie. Szkoda. No nic. Trudno. Więc chyba będę się musiał żywić roślinami. Moglibyśmy mu w sumie załatwić trochę pieczeni, tylko musiałbym znaleźć ognisko. A co oni tutaj robią? Przed chwilą ich tutaj nie było. Kiedy oni się tutaj pojawili? No, przysięgam, że przed chwilą ich tutaj nie było. Nie wiem, skąd się wzięli. Też nie mają nic w sumie wartego zachodu. Dobra, więc ja sobie na szybko załatwię pieczeń. Aha, dobra, bo tutaj został randomowy atak przeprowadzony przez nich.
I stąd się oni pojawili. Tylko gdzie oni są? Aha, już widzę, że są w środku chatki. Pokazałeś mu, kto tu staje się silniejszy. Dobra. Coś tu jest, nic tutaj nie ma. Okej, skąd by wziąć ognisko? Tak sobie myślę. Aha, wiem, będzie, powinno być tam przy tym. Przy tym całym panu, który sobie poluje, jest myśliwy. I tam byśmy mogli upiec trochę mięska. Więc zróbmy to. 26 pieczeni, weźmiemy sobie. Myślę, że jak zostanę buntownikiem, to to powinno być takie w miarę okej. Rzadko grałem naprawdę buntownikiem, tak to zawsze z orkami albo Adanosem. A tak to możemy sobie zagrać buntownikami, czemu by nie. Będziemy trzymać z magami wody, powinno być spoko. Więc to będzie fajna opcja. Przyniosłem ci trochę mięsa. Super! Dzięki, stary! Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dan. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? Nie interesuje mnie to. Kurczę. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopot. Ale zrąbałem sprawę, źle klikłem. Czekajcie, gdzie mam save'a? 17:27, ale nie wiem, jakie to jest miejsce, więc może to oleję na razie. Powinienem iść do tego asasyna. Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. Okej. Dobra, jeszcze raz pójdziemy do tego gościa. Może się okazać, że pozwoli nam odprowadzić się do tego... do myśliwego. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A, niech to! Hej, nie denerwuj się! Nie szukam kłopotów. Porozmawiajmy. Bez gadania. Pójdziesz teraz ze mną. No dobra. Skoro nie dasz się przekonać, zrobię, co mi powiesz. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No i wiecie co? Powinno się go dać odprowadzić do tego Jarvisa. Znaczy, przepraszam, Jarvisa, czy jak mu tam? No do tego myśliwego w każdym bądź razie. Jednakże mogło się coś spierniczyć i nie będzie się go dało już tutaj odprowadzić, przez co będę musiał go zaprowadzić prosto do
jego właściciela. O. Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. O, no i to jest już fajna opcja. Dzięki, przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. Okej. I nauczymy się akrobatyki. Chcę się nauczyć akrobatyki. Dobrze jest mieć kontrolę nad ciałem. Dzięki temu możesz przeżyć upadek z dużej wysokości. Ale pamiętaj, nie jesteś nieśmiertelny. O, i to się bardzo opłacało. Zostało nam 5 punktów nauki, także nic. Ja sobie zapiszę już grę. No i cóż, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.